tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Samsung Galaxy A54 5G, czyli seria A w tym roku od Samsunga. Jak wygląda, co potrafi, pierwsze wrażenia. Na dzień dobry, powiem wam, ładny telefon. Kurczę, wygląda prawie jak S23 najmniejsza. Wygląd robi robotę. Mały, fajny telefon. Na dzień dobry, mi się podoba. Tak, aparaty trochę odstają, ale to już taka Samsungowa, można by powiedzieć, tradycja i klasyka. Z lewej strony przyciski, od dołu wiadomo co, czyli ładowanie, głośnik, mikrofon. Od góry tacka na simki. Jak to rozwiązane jest, jak zwykle sobie sprawdzimy. Co nam tu daje Samsung? Jedną sim, drugą sim albo microSD, czyli klasyczne rozwiązanie. Jest jeszcze dodatkowy mikrofon. Lewa strona czysta. No i piękny ekran, który na dzień dobry dostajemy od Samsunga. Co tutaj mamy? AMOLED-a 6,4 cala, odświeżenie 120 Hz, 2340 na 1080 pikseli. No ciekawie. Myślę, że fajna sztuka z tego się robi. Świeci to naprawdę ładnie i jasno, co możemy zobaczyć w ustawieniach. A, tu mamy ekran startowy, to może nie to, ale chodziło mi bardziej o, gdzie to jest wyświetlacz. No to standardowo włączmy sobie już tryb ciemny. Jasność adaptacyjna, spoko. Płynność ruchu, no czyli macie albo adaptacyjne, albo 120, albo no z odświeżaniem do 120, albo standardowe 60. Zostawiłbym adaptacyjne. No i kolorki też możemy sobie pochodzić. Naturalne, żywe. Ustawienia zaawansowane, pełny balans bieli. To już się Samsung nauczył po serii S8, gdy było za różową, więc teraz już w każdym jest to dobrze. Reszta rzeczy standardowe, to co ja tutaj widzę. O, tu już tylko też warto sobie włączyć. No, tak to wygląda. System, które tu mamy, One UI. Informacje o stanie. Programowanie. Nie tu, tylko tutaj mamy One UI w wersji 5.1, Android 13, 1 lipiec, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i paczek od Google, no spoko, jak najbardziej ok. Coś tu mamy z ciekawostek, zarządzanie, ogólna dostępność, zaawansowane funkcje, co my tu mamy, boczny ruch, ok, game launcher, podwójny komunikator, no, tak jak to w Samsungu. Standardowo z lewej strony mamy Google'a, o, nawet mój film się pokazuje tutaj, no ciekawostka, no patrzcie. Spoko. Od góry to, co jest być powinno, od dołu tu aplikacje już trochę poinstalowane, potestowane. Tak to wygląda. Fajna ta ramka jest, że tak widzę chyba, może minimalnie na dole ta czerń trochę większa, ale ten ekran do mnie przemawia, znaczy się ładnie świeci i ładnie wygląda, więc tak bym to tutaj wstępnie powiedział. Sercem tego smartfona mamy tutaj Exynosa 1380, 4 rdzenie 2,4 GHz. Do tego 4 rdzenie 2 GHz. No spoko, myślę, że będzie się to jakoś sprawować. Przetestuję i sprawdzę. Mamy 8 GB RAM-u, 128 GB pamięci wewnętrznej, dokładnie tak jak mówię, więc zestaw myślę, że rozsądny, jak za te pieniążki, za które trzeba go wyrwać. Następne sprawy, to w zestawie kabel, tym razem biały, nie wiem czemu nie czarny, ale tylko kabel, ładowarek nie ma już w Samsungach, więc nie, no, musicie sobie dokupić. Tutaj mamy baterię, jak mnie pamięć nie myli, 5000 mAh i niestety ładowanie szybkie jest, ale maksymalnie 25 W, więc nie powiedziałbym, że to jest szybkie, ale tak to wygląda. Kwestie fotograficzne też was powinny zainteresować. Trzy aparaty, główny 50 megapikseli światło 1.8, 12 megapikseli ultra szerokokątny światło 2.2, obiektyw makro 5 megapikseli, światło 2.4 i na froncie 32 megapiksele i światło 2.2. Co potrafi fotograficznie nasz Samsung? To sobie zobaczmy standardowo. To tutaj, no widzicie, naprawdę pierwsze wrażenie. Mamy oczywiście tak, szeroko, można było się tego spodziewać po szerokim kącie. Mamy standardowo 2, 4, i 10, jeżeli chodzi o cyfrowy. I to jest maksymalne. Myślę, że w zupełności wystarczające. Zobaczmy, jak jest z nagrywaniem. Czy przeskakuje nam
między obiektywami, gdy sobie robimy powiększonko. O, jest. Z tego 0,5 dopiero od jedynki ujedzie. Czekajcie, jeszcze raz, zróbmy to powoli. Tutaj jest na razie płynnie. Płynnie. No, dopiero przejście z jedynki na 0,5. No, czyli standardowo srokiego się bawi, a później przechodzi na nasz główny aparat. Co tutaj mamy więcej, jeżeli chodzi? No, tryby standardowo, to co być powinno, to co jest w większości Samsungów. Jak najbardziej, jeżeli chodzi o wideo, co my tutaj możemy ponagrywać? 4K chyba jest maksymalnie, ale zaraz się upewnię. Tak, 4K w 30 klatkach, Full HD w 60, no to spoko. Jeżeli chodzi o możliwości nagrywania jak za tą klasę telefonu, myślę, że jak najbardziej na plus. Jest 5G, jest NFC, Bluetooth, Galileo, Baidu, GLONASS, czyli wszystko, co powinno być na pokładzie. Telefon, no, mi się podoba, on jest kurczę ładny. W tym kolorze szarym naprawdę robi robotę. Ja się biorę za testy, zobaczymy, jak realnie nam będzie on działać. Wstępnie powiem wam, że jest fajnie i szybko. Naprawdę wyświetlacz mi się podoba, że ładnie świeci. To już chyba powiem po raz trzeci, ale naprawdę obraz na tym smartfonie jest naprawdę bardzo dobrej jakości. No i cóż, chyba na dzisiaj tyle. Żadnych czarów, marów ani... O, jeszcze jedną rzecz powinienem wam powiedzieć, że telefon jest pyłoszczelny i wodoodporny na poziomie IP67. Nie jest to może IP68, ale w razie czego zachlapać i tak dalej można. No i też rzeczywiście mamy głośniki stereo, bo to też dosyć ważna, myślę, że sprawa. A dodatkowo telefon nie jest ciężki, bo waży tylko 202 gramy, więc całkiem nieźle. Tyle odnośnie Samsunga z serii A, czyli A54. Ja biorę się za testy. Jeszcze chyba ostatnia rzecz. Jest czujnik w ekranie i oczywiście rozblokowanie twarzą, ale tego jeszcze nie skonfigurowałem, więc pewnie o tym w recenzji. Więc cóż, tyle o małym Samsungu. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło. Hej!